No dzień dobry. No dzień dobry. To jest dalej Zielone Pogotowie, tak? Przez cały czas to jest Zielone Pogotowie, ale ja tutaj zawezwałam pana Grzegorza i Michalinę, ponieważ mam taki nowy nabytek. Bardzo się z niego cieszę. Wsadziłam go do gruntu, no ale dalej nie wiem, co z tym. Nie wiem, co z tym. Znaczy, po pierwsze w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem zdziwiona, że jednak taki kompostownik można samemu zainstalować. Ja nie będę mówiła, że tą dziurę sama kopałam, bo nie, tak nie było, nie. Ale tak naprawdę wydawałoby się, że to jakiś taki sprzęt wymagający specjalistycznej wiedzy, ale fajna instrukcja i udało się to usadowić. No to na pewno tam wszystko jest, tylko pani nie doczytała. Być może. Nie. Zobaczy, to spadnie z krzesła. Kamera, akcja. Co tutaj mamy, panie Macieju, w tym zestawie? No, mamy zestaw małego Majsterkowicza. Instrukcję. Mamy. Nasz model, który jest. 1100 litrów? Najmniejszy. 850 nasz jest, 850. Trochę mniejszy. A. Na zamówienie. Tu jest programator czasowy, tu musimy prąd dociągnąć do tego. A to co to jest? Tutaj, przez tą dziurkę. O, właśnie gdzieś, o. Tutaj wkładamy wąż do napowietrzania, a tu wkładamy przewód do zasilania tego oto gniazdka, które mamy na ścianie. Tu musimy z przewodem się wpiąć i wkładamy programator. Programujemy sobie czas. On też ma tu wtyczkę od pompki. Czas sobie ustawiamy. Zaczniemy od tego małego zbiornika. I to jest jedyna ogrodniczka, która wsadziła coś i dopiero się pyta, jak tego używa. Nie, ja myślę, że kobiety to tak mają. Najpierw sobie kupią, a potem mają z tym problem. Tak? No, z kwiatami tak jest. Z mężem też? To już na inny odcinek jest temat. No, tu mamy cały sterownik i mamy pompę powietrza, to zielone. To zapewne jest pompa powietrza, tak. A tu jest sterownik. Tak, czyli takie urządzenie, które wkładamy do prądu. I ono będzie można tam ustawić sobie, ile czasu na dobę będzie chodzić i ile razy się będzie włączać, tak? Wiadomo, że zimą prawie nie musi, tak? Tak. No bo nie mamy świeżej maszy organicznej. Jasne. Ale jak tam zostanie kompostu, to od czasu do czasu by trzeba na powietrze. By trzeba tak na powietrze. Ja w ogóle musimy powiedzieć, że to jest kompostownik chudny. Tak. Nie taki. To jest tradycyjny kompostownik. Tradycyjny i w ogóle rzuca się tu wszystko, tak? Tak. Bura rośnie i nikomu się nie chce tego przerzucić. Dokładnie. Tak jest. I żeby temu zapobiec, żeby te kwasy humusowe, te soki wszystkie dobre, nie kończyły tak, nie? Że suszymy zioła, tak, w odpowiednich warunkach i dopiero robimy herbatkę, no nikt nie będzie tego gotował, tak? Żeby więcej wykorzystać z tych roślin wyrzucanych, tych trawy koszonych w ogródku. Tu widzę taki piękny trawniczek, który też tu można wrzucić. I wtedy wszystko to od razu. Czyli to, co jest dzisiaj zielona masa. Podlane z gleby pobrane, to wrzucamy do kompostownika. I tak jak mówiłem, to urządzenie siwe będzie nam dozować, ile tego powietrza musimy dać. Bo cała tajemnica w tym, że to powietrze, które dotlenia ten kompost, tą wodę z tym tą masą organiczną, powoduje, że to nie pachnie. Czyli bezwonny, faktycznie jest ten kompostownik. Cała fermentacja, ten rozkład odbywa się w warunkach tlenowych. Czyli w takich, jakie to powinno się jak odbyć. Powinno, tak. Wszystko. Tak. To, co najlepsze, jest w warunkach tlenowych, bo gleba też pracuje w warunkach tlenowych. Panie Grzegorzu, ale pan ma taki kompostownik, on faktycznie nie śmierdzi? No nie śmierdzi. A, to super. Nie śmierdzi. Taka ziołowa herbatka. Okej. Okay. Ziołowa herbatka, tak. No bo wszyscy wiemy, jak pachnie gnojówka pokrzywy. No może nie wszyscy, ale... No słuchajcie, ja pierwszy raz zrobiłem z Michaliną, tak, no ten gnojóweczkę, jeszcze w takim kotrczowodziołku cynkowanym.
No, wam powiem, że za tydzień to przejście nie dało. No, no. A nie daj Boże, jak tak człowiek zamknięte. Się lekko dotknął. No i ja tam z żoną to wszystko okej, ale no tak jakby na działkach, nie? Po 300 metrów każdy no właśnie, ma. No właśnie, każdy. I tak co drugi zrobi taką gnojówkę, no to działki by opustoszały. Opustoszały. A to nie pachnie. No może ładnie pachnie, bo tak powiedzmy. Dobra, zajrzymy tutaj. Co byś tu dziecko chciała widzieć? Ja bym chciała wiedzieć, czy to jak na przykład napełniam ten kompostownik, tak? Napełniam go wodą. Czy to ma znaczenie, ile ja tej masy zielonej tutaj wrzucam? Ma znaczenie. Ma czyli znaczenie, czyli... ile musi być optymalnie, żeby na tą objętość wody, że na przykład lejemy i on ma ile? 850. 850. Jak lejemy 200 litrów, tak? To tak jedna czyli to taka trzecia, beczka, nie? Jedna trzecia 200 litrów, czyli ile litrów będzie jedna trzecia? 70, nie? Tak, 70 tak. litrów objętości takiej zielonej masy. Okay. Ja i tak mniej więcej tu. Tego pilnuję, nie? 200 litrów wody to 70 litrów tej masy zielonej. Okay. No oczywiście nie spracowane. Tak, tak, tak. Tak jak tam tak. się tam uda, taczka załóżmy jest taki wymiar na taki i tam tą taczkę pop, nie? I to za parę dni już będzie się strzępiło, już będzie się rozkładało, jakaś tam szumy, piany powstaną, ale już pod spodem, już jest po tygodniu ten soczek. Czyli po tygodniu od wrzucenia już mogę powolutku już zaczynać powolutku można sobie podlewać, tak? Wybierać. Ja tam robię tak, że najpierw leję te 200 litrów, potem znowu 200, znowu 200 i dorzucę. I dorzuca pan te, i dorzucam tej, tego te 70 i potem wkładam taką pompę, szambówkę, taką zwaną, z wężem i po prostu idę do grządek. Aha, i po prostu się leję. Podlewa. Może nie po roślinach. Ja wiem. Tak, ale tak tam między nimi, między tymi bylinami, między tymi liliami, a na warzywniaku przy ogórkach bardzo lubią dyniowate, wręcz ubieliwia. A czy to nie ma problemu właśnie te resztki, które wrzucamy, że to gdzieś się do tego węża dostanie, jak ta pompa będzie ciągnęła? Czy ona ciągnie z samego dołu i to już jest jakby... No pompę taka... tak wieszamy, żeby i tak te resztki pływają powierzchnią. Aha. Jak my to wstawimy troszkę to głębiej, nie ma obawy. To wybiera nam wodę. Dobra. Jak już zaczyna się zapychać, to albo mamy pompę za nisko, albo za dużo albo już, no. Ja jeszcze swojego po roku użytkowania, może trochę więcej, jeszcze nie czyściłem. Czyli nie ma tyle tego osadu. Okej. Okay. Bo. Bo to się rozkłada też. Bo no. to się rozkłada. I teraz słucha pani. Tam jest dyfuzor. Powietrze, taka rura. Tak. Jakby z taką gąbką z otworami. Tak. I tam jest pompowane powietrze. Okej. Okay. Tak? Tak jakbyśmy oddychali pod wodą. I to powietrze powoduje, że to coś tam osiada na tym dnie, bo dyfuzor jest na dnie, to zaczyna pływać. I wszystkie te drobniutkie. Czyli to przez cały czas pracuje. Jak my wtedy puścimy tą szambówkę, tak? To jest to w ogródku. Okay. Już przekompostowane, rozłożone częściowo, tak? A tu pływa to, co jeszcze jest świeże. Co jeszcze jest świeże, dobra. I teraz ja na wiosnę otwieram kompostownik i zostaje parę takich badyli już naprawdę twardych. Coś, co się nie udało. A reszta już nie ma tego rozpuściło się. Okay. Nie? Wypompowuję przeważnie na jesień, tak, prawie do zera, kładę tam jakieś takie już liście na napadnięcie, jakaś trawa ostatnia, tak? I to sobie tam powolutku, raz na dzień ustawione tam na parę minut i sobie do wiosny się kompostuje. Nie ma problemu tutaj, jeśli chodzi nawet o przymrozki, bo to jest głęboko, tak? Nie to muszę się martwić. Jakąś temperaturę tam to robi. Aha, to trzyma. Nie, to nie zamarza. To nie zamarza. Nawet jak pani tak zrobiła płytko, no bo tam już woda gruntowa, no to można to lekko ziemią obłożyć z jakimiś kamyczkami, jakieś rojniczki, może jakieś floksy. Powiedzmy, że generalnie nie to, że powinno się, ale w sumie jest zalecane, żeby on był niżej. Tylko właśnie jak w zależności od terenu, jaki jest. I tutaj właśnie miałam wodę, że już faktycznie stała ta woda i baliśmy się, to chyba nie byłoby sensu kopać się też lepiej, głębiej. Lepiej obsypać, nie? Okej, okay, dobrze. Lepiej obsypać. No i wtedy w tym będzie dużo mniej. Tak, albo to wcale, prawda. Bo tak sobie wyobraźmy, jak będziemy systematycznie tu dorzucać i pompować na te warzywka, to tutaj żadnych innych nawozów nie trzeba, a to będzie pełne za kilka lat. Prawda? Tak. A reszta będzie tu. I łatwo to zastosować, nie? Tak. A jeszcze teraz przepis. Przepis na te. W sensie rozumiem, że zielona masa, ale tak na przykład chciałabym coś konkretnego. Na przykład gnojówkę ze skrzypu. Miałam takie pytanie a propos tego. Czy ze skrzypu, to chodzi też o to, że trzeba byłoby tego skrzypu dużo nazbierać, żeby była czyściutka, pani, tak? Maka, pani kompost płynie
800 litrów, tak? Mamy suche dni, wypompowuję wszystko do prawie do zera, tak? I robię sobie 100 litrów, 200 litrów, tak? Już z tą zieloną masą konkretną. I tego skrzypu, czy tego wrotycza, tak? Czy tej pokrzywy, tak? To za 2 tygodnie to już jest miód. Dobra, a teraz na przykład pokrzywa na co? Tak jak na przykład, no tak jak faktycznie mam jakąś chorobę, szkodnika i właśnie chcę ja to potraktować jako taką prewencję. Pokrzywa masz sobie bakterie i grzybobójczo, jakieś jej substancje, głównie ten kwas mrówkowy, który te, zabija te zarodniki na choroby grzybowe i na jakieś tam inne insekty. I teraz tak, w pokrzywie jest dużo białka, które przy rozkładzie wydziela azot. On jest rozpuszczony w tej wodzie, tak? Tak. No, czyli roślinki, jak mamy blade, czy te, które bardziej potrzebują, tak jak kapustne, czy dyniowate, więcej tego azotu, zwłaszcza przy owocowaniu, czy ten hibiskus, tak? Jak zaczyna kwitnąć, to zaczyna się blady robić. Można tam, nie? Pod piwo, nie? Okej. Okay. Nie? Okej. Okay. Super, bo mam dużo azotu. Jeżeli wystarczy trochę wiedzy na temat, jaka roślina, która tam, jakie ma substancje i przed czym się jest w stanie obronić, no skrzyp to praktycznie nie choruje i nie ma szkodników. Czyli można to już tak insektobójczo i grzybobójczo go zastosować, prawda? Panie Grzegorzu, ja w relacji wrzuciłam okienko i zaproponowałam moim obserwatorom, żeby zadali panu pytanie. Zgodzi się pan odpowiedzieć na te parę pytań? Ja już przyzwyczajony, tak. 100 pytań do to mini dyżur eksperta. Nie dziwi mnie, ale ponad 100 to będę się już buntował. Aha, nie. Jakieś może ciasteczko zamian. Ale... Ja tylko wybiorę tutaj kilka, bo tak naprawdę wszystkie pytania te odnośnie kompostownika i robienia gnojówek to właściwie odpowiedzieliśmy już tutaj, pan odpowiedział przy nagrywaniu tego filmiku. Natomiast jeszcze jedno jest takie pytanie odnośnie kompostownika. Ile czasu można przechowywać gnojówki? Czy ma to jakieś znaczenie? Tak jak z winem, im starsze, tym lepsze? Czy żadnego? Nie, tu im starsze, tym lepsze, nie. Ważne, żeby przechowywać to, żeby tamten dyfuzor od czasu do czasu był włączony nawet zimą. Tak, jeżeli przechowujemy tam spore te gnojóweczki, to niech tam te warunki tlenowe będą utrzymane. Ten tlen w zimnej wodzie utrzymuje się dłużej, w ciepłej krócej. Tak, czyli latem więcej, zimą mniej. Dobra. A czy można jeszcze robić sadzonki hortensji? Hortensji, no jeszcze jest najlepszy termin. Jeszcze można. Tylko te sadzonki zielone. Zielone. Tak. No i te odpady właśnie z tych sadzonek, tak? Jakie robimy, no można zanieść do kompostownika później, tak? Okej. Okay. No, czy robimy do obiadku tam jakieś przygotowania tych warzyw, które teraz posiejemy, nie? No, z tej rzodkiewki ile zjemy? 10%, nie? Tą główkę tylko. A reszta? A reszta jako ma dużo żelaza, nie? W kompostowniku. Dobra, to jeszcze to pytanie a propos, to jest ode mnie pytanie, a propos, co zrobić z wodą z basenu? Wodą z basenu? Czy wykorzystać można taką wodę z basenu? Ja powiem, że oprócz jak tego... ona zrobi się zielona, tak, jest zielona. Jak ona się zrobi zielona, to znaczy, że już tam coś się pojawiło, jakieś życie. Czyli ta woda jest biologicznie żywa i ma jakieś mięso, tak? Czyli coś na bazie słońca, światła, już odbywa się fotosynteza w tej wodzie, czyli jakieś składniki mineralne tam będą zatrzymane, związane w tych organizmach żywych. No i co, jak wylejemy to na ogródek czy na trawnik, to jakbyśmy troszkę wylali wodę z nawozem, prawda? Czyli nie bać się. No nie bać się. Tak, do kompostownika mogę wykorzystać. A woda już jest biologicznie żywa. No na przykład do kompostownika, tak? Wylała pani gnojówkę gotową, można uzupełnić z tego basenu nową wodę, już biologicznie żywą. Po włączeniu tlenu jeszcze to będzie się szybciej odbywać. Bo zastanawiam się akurat tutaj na przykład u mnie w basenie właśnie ta woda jest żywa, dlatego że ja nie użyłam żadnych środków chemicznych. A jak ktoś na przykład używa chemii, to ta chemia się chyba na tyle rozkłada, że ona później nie przeszkodzi. No wiem z doświadczenia, że większość gospodyń domowych bierze butelkę, tak, leje wodę z kranu, stawia gdzieś za wanną, tak, w jakimś ukrytym miejscu i na drugi, na trzeci dzień podlewa. W takiej już letniej wodzie te środki, te chlory i inne rzeczy, no po prostu się ulatniają. Ulatniają się, one są nietrwałe. Czyli ci, co używali chemii, po prostu muszą dłużej poczekać, zanim sobie podleją. Dokładnie. Tak?
Nie zaraz po zastosowaniu tamtej chemii, tylko po kilku dniach. Okej. Okay. Dziękuję bardzo Panie Grzegorzu za ten krótki dyżur ekspertów. Średnio krótki. Równie. No i cieszę się, że Pani założyła ten kompostownik. Tak, ja też kompostownik, się cieszę bardzo. Bo naprawdę, no łatwo się korzysta, nie? Także... Wystarczy prąd włączyć, no grurę tak, wziąć, tak. Wygaść. I nie śmierdzi. I lejemy z przyjemnością herbatkę na warzywa, nie? Dokładnie. No. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.